was małe wsi, tam gdzie wszyscy się znali. Czy z dobrego domu, nie wiem, tego nie pisali. Z rodzicami wciąż za targu, wiesz, na kłótnie awantury. Oni nie mieli kasy, nie chciała chodzić do budy. Plastikowe panny, same bogate laski, wytapetowane, a jej wciąż brakuje kasy. Była z niższej półki i z tej niższej klasy. Śmiały się z niej panny, a także chłopaki. Bez celu, tak z nudu krążyła po sklepach, oglądając wystawy. Wyglądała tu jak biedak. To był łatwy konsek do wykorzystania. Szybko wpadła w sidła, sidła tego drania. A jak to się zaczęło? To bardzo proste zdanie. Kupię ci tą bluzkę, jak znajdziesz chwilę dla mnie. Długo nie myślała, już znalazła się tu na niej. Wystarczyło słowo, to wypowiedziane zdanie. To nie był tylko raz, to trwało cały czas. Za każdym razem dostawała jakiś drobiazg. W szkole ją zauważono, już nie poniżano. Każdy tepi na trzech, patrzy już tu na nią. Tak to jej się spodobało, chciała jeszcze więcej. I tak wciąż wracała, coraz droższe prezenty. Z rodzicami nie gadała, coraz bardziej się zmieniała. Coraz częściej wychodziła, coraz więcej dostawała. Miał w tym jakiś cel, to nie było za darmo. Ach, te kobiety, prezent to nie to samo. W końcu jej zaproponował wyjazd za granicę. Mówił, zrobisz karierę, co na to rodzice. Nie chcieli się tu zgodzić, zresztą nic dziwnego. Był dla niej jak świętość, mieli szal do niego. Co tu dużo mówić, wiele jej naobiecywał. Ona taka zakochana, nie wiedziała jaka krzywda. Spotkają tam za granicą, kiedy już to jedzie. Nie mówiąc nic rodzicom, wykradła się po obiedzie. Czy witał ją on, to ten goście od bluzki. Wsiedli do auta, już nie był taki czuły. I tak sobie jechali, a przed nią czarne chmury. Nie wiedziała o co chodzi, ten koszmar będzie długi. Ona myślą co jest grane, chciała szybko wysiąść. Niestety za późno, czyła karierę przykra. Została uprowadzona, to się często zdarza. Uważaj dziewczyno, to jest sama prawda. Teraz pewnie myślisz, co się z nią tam stało. Zaufała ślepo, życie historię opisało. Ta poniżana, gwałcona, sprzedana. Skończyła swój los, chciała być zauważona. I tak oto, moi drodzy, zaczęła karierę. Została prostytutką, to minęło się z celem. Handel ludzkim ciałem, handel towarem. Handel małymi dziećmi, handel czyjś organem. Uważajcie, dziewczyny, nie ma na to siły. Uważajcie, rodzice, by dzieci tam nie trafiły. Handel ludzkim ciałem, handel towarem. Handel małymi dziećmi, handel czyjś organem. Uważajcie, dziewczyny, nie ma na to siły. Uważajcie, rodzice, by dzieci tam nie trafiły. Pisałeś dziewczyną, pół roku na necie. I mówił, że ma firmę, był podłym facetem. I nie wiedziała jeszcze, jaki jest naprawdę. W końcu się spotkali i poszli na kolację. On do niej powiedział, jesteś moim skarbem. Na taką kobietę i całe życie czekałem. I warto było czekać, i tak mu powiedziała. Na takiego faceta ja też czekałam. On był taki miły, mówił komplementy. I taki był kochany, i nie był nadrętny. Cię bez słówka, szeptał jej do puszka. Pocałował w rączkę, ona chciała w usta. Nie chcę być nachalny, mówi do mnie facet. Jestem gentlemanem, proszę mi wybaczyć. Jesteś moją panią, jesteś moją damą. Spotkajmy się raz jeszcze, jesteś jak anioł. Na ostatni zranek, mówi koleś do mnie. Jedźmy gdzieś kochanie, pojedźmy za granicę. Zwiedźmy jakieś kraje. Ona taka szczęśliwa, od razu się zgodziła. Była w siódmym niebie i zawsze o tym marzyła. Gdy dotarli na miejsce i nie był już dla niej miły, zaprowadził do domu, gdzie czekali zbieli. Zabrali kobiecie paszport, a jemu zapłacili. I tak się zakochanych drogi rozdzieliły. Najpierw była pita i potem ją gwałcili. Kierownicy ją wierzyli, z tydzień tak robili. Codziennie szpilcowali, klientów sprowadzali i kasę za nią brali. Później na ulicę dziewczynę wystawiali. I tak to była nasz pana, sprzedawać się musiała. Nie znała obcego języka, na pomoc wołała. I podszedł do niej Alfons z ulicy i ją zgarnął. Wyciągnął ostry nóż, poderżał jej gardło. Wrzucił do śmietnika, potem klapę zamknął. Do innych dziewczyn powiedział, słodka was to sama. Bądźcie posłuszne, bo powiem wam dobranoc. I zagnę wasze usta, potnę wasze ciało. Wracać na ulicę, klientów macie mało. Dziewczyny, uważajcie, jesteście dla nich towarem. Najlepsza inwestycja, handel ludzkim ciałem. Handlują małymi dziećmi, handlują kobietami. Są bardzo potrzebni, są zorganizowani. Wtedy nie ma ratunku, musicie zradzić sam. Wtedy nie ma ratunku, musicie zradzić sam.
handel ludzkim ciałem, handel towarem, handel małymi dziećmi, handel czyjś organem. Uważajcie dziewczyny, nie ma na to siły. Uważajcie rodzice, by dzieci tam nie trafiły. Handel ludzkim ciałem, handel towarem, handel małymi dziećmi, handel czyjś organem. Uważajcie dziewczyny, nie ma na to siły. Uważajcie rodzice, by dzieci tam nie trafiły. Handel ludzkim ciałem, handel towarem, handel małymi dziećmi, handel czyjś organem. Uważajcie dziewczyny, nie ma na to siły. Uważajcie rodzice, by dzieci tam nie trafiły.